Klaudia Sedlaczek-Hebda, witam Państwa w środę 14 lutego i zapraszam na najnowsze wiadomości. Rozpoczynamy Jawor Express. W tym roku Środa Popielcowa wypada w ten sam dzień co Walentynki, czyli 14 lutego. Ksiądz Mirosław Tosza opowie nam, jak te dwa święta można ze sobą połączyć. Środa Popielcowa, zwana też Wstępną Środą, otwiera w Kościele Katolickim Wielki Post. W tym roku uroczystości Środy Popielcowej przypadają na 14 lutego. Tu żartowaliśmy w niedzielę w ogłoszeniach parafialnych, że z tego tytułu będziemy oprócz znaku krzyża popiołem, będziemy jeszcze robić znak serca na czołach z popiołu. Natomiast tak naprawdę nie istnieje jakiś rozdźwięk między Środą Popielcową a Walentynkami, bo w gruncie rzeczy symbolem Środy Popielcowej, gdybyśmy przeczytali wszystkie czytania dzisiaj z liturgii, to tam główny motyw to jest serce. Tak? Głównym motywem Walentynek też jest serce i to wszystko, co robimy też w sferze modlitwy, postu, jałmużny, no, służy większej miłości. Tak jak w Walentynkach nie skupiamy się tylko sami na sobie, no, ona nas otwiera na miłość, tak czy inaczej rozumianą, ale jednak na miłość i w tych aktach pokutnych, w Środzie Popielcowej, w całej liturgii chodzi o to, żebyśmy się otworzyli na większą miłość. Zresztą to jest bardzo piękne, że pościmy po to, żeby lepiej się modlić, czyli lepiej się otworzyć na Boga i żeby dawać jałmużnę, czyli jeszcze bardziej się otworzyć na innych, więc uważam, że to jest bardzo pięknie, że to wypada w jednym dniu. Symbolika popiołu odwołuje się do kruchości ludzkiego życia, pokuty i pokory. O znaczeniu dla chrześcijan tego święta mówi ksiądz Mirosław Tosza ze wspólnoty Betlejem. Zazwyczaj ksiądz, który sypie głowy popiołem, mówi: pamiętaj, prochem jesteś i w proch się obrócisz, i nie brzmi to zbyt optymistycznie, nie? Natomiast no, ważne jest jeszcze ta druga fraza, którą się przy tej okazji wypowiada: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, czyli istnieje jakaś dobra nowina. Ten popiół ma nam przypomnieć o tym, że istnieje inne życie i to wszystko no, trzeba widzieć w kontekście zmartwychwstania, bo Środa Popielcowa rozpoczyna czas przygotowania, Wielki Post, ale my się przygotowujemy do celebracji życia, które nie ma końca, które jest autentyczne, prawdziwe, na takie czekamy, za takim tęsknimy. Więc no to jest święto, które nas zaprasza do tego, żebyśmy sięgnęli po głębszy wymiar naszego życia. Często żyjemy w sposób taki bardzo powierzchowny, na zewnątrz siebie, a to święto i cały Wielki Post przekonują nas do tego, że istnieje jakaś nasza osobista głębia, w której się spotykamy z Bogiem, w którym jesteśmy autentyczni. Środa Popielcowa otwiera u chrześcijan Wielki Post. O zaletach postu opowie dietetyk kliniczna Magdalena Łaskawiec. Środa Popielcowa otwiera u chrześcijan Wielki Post. Dobry to więc czas na rozważania, może nawet na odważne wprowadzenie postu. O jego zaletach mówi dietetyk kliniczna Magdalena Łaskawiec. Post jest to dobrowolne, całkowite lub częściowe zrezygnowanie z jedzenia oraz i używek w określonym czasie. Czyli rezygnujemy albo całkowicie z jedzenia, zostajemy tylko przy płynach niesłodkich, albo rezygnujemy z jakichś określonych produktów, na przykład ze słodyczy, fast foodów czy alkoholu. Prawidłowo prowadzony post pozwala na zrzucenie wagi, daje więc gwarancję polepszenia zdrowia, a tym samym poprawy naszego samopoczucia. Zasadniczo podejmujemy się z dwóch pobudek. Religijnych, chcemy uczestniczyć w Wielkim Poście, lub zdrowotnych, właśnie po to, aby zrzucić kilogramy, po to, żeby oczyścić organizm. Takich potencjalnych korzyści stosowania posta jest więcej, ponieważ jeżeli wprowadzamy post, przestajemy podjadać, przestajemy jeść przed snem, a więc nasz organizm się regeneruje, mamy lepszą jakość snu, poprawia nam się odporność, reguluje nam się gospodarka cukrowa. Także tych korzyści jest dużo, dużo więcej. Także pracujemy nad zdrowymi nawykami, które być może zostaną dla nas dłużej. Pościć można na różne sposoby, zmieniając częstotliwość i długość postu. Post też nie jest dla każdego. Przeciwwskazaniem do stosowania postu są różne choroby, na przykład niedoczynność tarczycy, cukrzyca. Kobiety w ciąży, dzieci czy ludzie po przybytym udarze nie mogą stosować postu, ponieważ mogą sobie zaszkodzić. Natomiast post, jeżeli czuje człowiek się dobrze na poście, tak, odczuwamy te korzyści, które
wynikają z zastosowanego postu, to jak najbardziej można go powtarzać. Wydaje się, że zachowanie umiarkowania w jedzeniu to dobra droga do zdrowia. Na przykład mnisi buddyjscy jadają jeden południowy posiłek w ciągu dnia lub też podejmują 18-dniowy post, przyjmując niewielkie ilości wody. A przecież trudno odmówić zdrowia i radości życia buddyjskim mnichom. A skoro dziś mamy walentynki, zapytaliśmy mieszkańców Jaworzna, czy obchodzą ten wyjątkowy dzień i w jaki sposób. No dzień zakochanych. A obchodzi pani? Tak, z mężem, wieczorem. Prezenty tego dnia? Oczywiście, że są. Jakie? No to już takie moje intymne. Okay. Kwiaty dla żony, pocałunek, przytulanko. No i tak mija dzień. No, bardzo fajne święto, bardzo fajne. Jak już są takie teraz smutki, rozpacze, to zawsze coś atrakcyjnego można zrobić, nie? Dla siebie, kogoś tam, nie? Każde święto, które jest przyjemne dla człowieka, a szczególnie dla kobiet, bo tak mi się wydaje, że to jest takie święto, takie refleksyjne, święto miłości, to ono zawsze buduje. Popołudniowo mam randkę. A z kim, jeśli mogę wiedzieć? Z moim ukochanym. I co na takiej randce, co państwo będą robić? O, będziemy sobie fajne, smaczne rzeczy jeść. Później może jakiś spacer przyjemny. No coś wymyślimy. Zobaczymy, co nasi mężowie na ten temat. A mam pani nadzieję, że nie wiem, coś przygotuje? Kolacja, kwiaty? Nie wiem. Nic jeszcze nie wiem. Niespodzianka. Niespodzianka. Co pan zazwyczaj robi w taki dzień? No, przygotowuje coś pan na przykład? No ja raczej nie, no bo tego mam kogoś, kto to robi, nie? No, a tak to ja najwyżej zaopatrzenie. I zazwyczaj obchodzę w taki sposób, że idę biegać właśnie z ukochaną. Pobiegamy 8 km, potem zjemy coś smacznego, bo to zawsze lepiej jest się troszeczkę zmęczyć i coś słodkiego zjeść razem. Oczywiście jakaś dobry film, oczywiście jakaś dobra rozmowa. No i zobaczymy, co potem dalej, nie? A czy warto takie święto obchodzić właśnie z ukochanym? Myślę, że codziennie powinno się jakieś święto obchodzić, ale przede wszystkim z ukochanym. Niestety nie jestem singielką. Czyli to jest dzień singla? O, no to tak. To jutro jest mój dzień. A czy w takim razie, jak na przykład ktoś jest zakochany, to warto taki dzień obchodzić, celebrować wspólnie? Oczywiście, że tak. To jest ważny dzień dla par. A jakieś prezenty tego dnia, co można byłoby dawać drugiej połówce? Może jakąś biżuterię, czekoladki, jakieś kwiaty na pewno. To jest zawsze w cenie. Może jakaś kolacja, jakaś pizza. A to jest prezent od ciebie czy dla ciebie? Ode mnie. Tu je fajną kolację, posiedzimy, jakaś, nie wiem, może lampka winka. Sąsiadka z mężem przyjdzie, posiedzimy, porozmawiamy, powspominamy młode lata. Chyba życie trzeba tak celebrować. Do 2025 roku prawie połowa polskich firm planuje wdrożenie nowych technologii. Dużych przedsiębiorców interesuje zwłaszcza robotyzacja i mają na to zaplanowane budżety. Bez wątpienia proces transformacji technologicznej, a więc robotyzacja, automatyzacja, cyfryzacja i wykorzystanie przede wszystkim sztucznej inteligencji w tych wszystkich procesach to przyszłość gospodarki, ale i rozwoju społecznego. Wydaje się, że Polska na tle liderów, czyli Azji Południowo-Wschodniej, ale także Stanów Zjednoczonych jest, no, nazwijmy to, jeszcze w przedbiegach, jeśli idzie o poziom zaawansowania, choć statystyki pokazują, że polskie firmy w tym widzą przyszłość i widzą taką nieuchronność procesu inwestowania w robotyzację, automatyzację. Najważniejszym czynnikiem, który decyduje o tym, czy firma może sobie pozwolić na tą inwestycję, jest odpowiedni poziom kapitału ludzkiego, a więc dostępność specjalistów IT, którzy są w stanie wdrażać te nowoczesne technologie. I to jest podstawowa bariera dla wielu firm. Dopiero dalej znajdują się środki finansowe, choć one też odgrywają istotną rolę. Następnym problemem, a jednocześnie wyzwaniem dla firm, które inwestują w transformację technologiczną, są programy przekwalifikowania czy podnoszenia kwalifikacji pracowników, tak aby większość z nich znalazła zatrudnienie nawet po tej inwestycji w robotyzację czy automatyzację procesów. Po pierwsze, musimy rozwiązać dwa problemy związane z edukacją i kształceniem ustawicznym. Wiemy, że społeczeństwu potrzebne są
bardziej zaawansowane kompetencje cyfrowe i z jednej strony powinniśmy rozpocząć od zmian w systemie edukacji, żeby wchodzące na rynek pracy pokolenie przygotować do funkcjonowania w nowych warunkach, a wszystkim pracownikom, którzy dziś stoją przed tym dylematem, że będą musieli czy to podwyższyć swoje kwalifikacje, czy je zmienić, musimy zapewnić środki na kształcenie ustawiczne. Ja bym był zwolennikiem dość radykalnego przekierowania dzisiejszych środków na przeciwdziałanie bezrobociu, którego praktycznie nie mamy, właśnie na kształcenie ustawiczne i kilka miliardów rocznie co najmniej przeznaczyć na reskilling, upskilling, czyli przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji pracownikom. I wreszcie trzeci element, najtrudniejszy, ale i bardzo ważny, to zbudowanie takiego poczucia bezpieczeństwa socjalnego pracowników, którzy w przyszłości będą częściej mieć czasowe przerwy w wykonywaniu pracy po to, żeby właśnie podwyższyć kwalifikacje. I dzisiejszy model zabezpieczenia społecznego tutaj nie przystaje do tych nowych oczekiwań, stąd mój postulat, aby przebudować ten system zabezpieczenia społecznego. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Jawor Ekspresu. Dziękujemy i do zobaczenia jutro.